Dzisiejszym moim pacjentem jest Duduś, 16-letni piesek, który boryka się z dolegliwościami wieku starszego. Starość u zwierząt jest takim tematem bardzo trudnym i rzadko poruszanym. Pieski, które ich właściciele, którzy borykają się z dolegliwościami tego okresu, często zostają sami, często podejmują decyzję o uśpieniu pieska, natomiast jest grupa ludzi, opiekunów, którzy z całą chęcią i odpowiedzialnością pomagają swoim pupilom, podopiecznym w przejściu tego ostatniego okresu życia w jak największym komforcie, bez bólu, z pełną empatią i takim poczuciem odpowiedzialności i wdzięczności za okres wspólnie spędzony. I takim pacjentem jest właśnie Duduś. Jest bardzo dobrze zaopiekowany przez swoich właścicieli, którzy są bardzo empatyczni, pełni miłości do swojego pupila i starają się mu ulżyć w dolegliwościach bólowych. No, Duduś przyszedł do nas w październiku 2007 roku. Byliśmy w schronisku, wtedy jeszcze się chodziło pomiędzy boksami i wybierało psa. Nie były psy przygotowywane tak jak teraz do adopcji. No i Duduś nam wpadł w oko, ponieważ przypomina trochę owczarka tego szkockiego, który tą rasę bardzo mój mąż lubi. I był takim jedynym psem pośród tego całego towarzystwa, który tak stał i taki był biedny i tak patrzył, a nie skakał, nie łasił się, nie prosił. No i tym nas ujął, także został zabrany przez nas. W tej chwili niedługo, w kwietniu skończył 16 lat. Mam nadzieję, że dożyje do tego pięknego wieku. No i jest cudownym psem. Nie był nigdy szkolony, tylko uczył się tak samoistnie, bo nie potrafił chodzić na smyczy, ale bardzo szybko to pojął. Piesek w tym wieku boryka się z wieloma przeszkodami, takimi jak ból stawów, ryzyko zwiększone kontuzji, choroby współistniejące, problemy z wypróżnianiem. I to są bardzo trudne tematy dla właścicieli i dlatego możemy wspierać takiego pieska także naturalnie, przy pomocy naturalnych preparatów i suplementów i przy pomocy rehabilitacji. Właściciele zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc i o rehabilitację i przywrócenie takiej witalności, chęci życia dla swojego podopiecznego. W tej chwili Duduś przechodzi zabiegi, taki protokół rehabilitacyjny magnezoterapii, laseroterapii, masaży, ćwiczeń oraz jest zaopatrzony w olejek CBD, który wpływa bardzo relaksująco, przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo. Wpływa także na stan psychiczny pieska. Piesek jest wyciszony, zrelaksowany, ma bardzo ładny, wyregulowany apetyt, nie wykazuje dużych dolegliwości bólowych. Cały czas pracujemy nad mobilizacją układu mięśniowego, gdyż poruszanie się wpływa na bardzo duży komfort zwierzęcia i zwierzę, które aktywnie spędza dzień, aktywnie spędza czas, zupełnie inaczej funkcjonuje w tym okresie późnej starości. Głównie z myślą o nim przenieśliśmy się tutaj na to osiedle, bo jest blisko lasu, więc są wspaniałe spacery. Mam nadzieję, że na wiosnę wrócą takie długie, kilkugodzinne, bo on to uwielbiał. Chcielibyśmy, żeby
z nami był jak najdłużej, dlatego też no, wdrożyliśmy te wszystkie zabiegi, które pani Małgorzata nam tutaj zasugerowała. Jesteśmy bardzo zadowoleni póki co, no, ale zobaczymy, bo niestety starość też się posuwa i ten jego wiek, także nie wiemy, jak to będzie dalej. To są pewne koszty, ale to się nie liczy. No, liczy się to, żeby był z nami jak najdłużej i był szczęśliwy, to znaczy nie cierpiał, bo jeśli się okaże, że już się nie da mu pomóc i będzie potrzeba no, uśpienia, no to trudno, ale to będzie bardzo, bardzo trudna decyzja dla nas. No tyle, jest bardzo kochanym pieskiem, bardzo go oboje z mężem kochamy.